Dzień dobry, Barbara Szeligowska, witam w programie Gość Dnia w telewizji Wałbrzych. A dzisiaj tym gościem jest kapitan Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie kapitanie. Dzień dobry. I będziemy od pana oczekiwać porad, jak się zachować w czasie burzy, ale najpierw poproszę pana o krótką relację z tych trudnych dla wszystkich dni. Dni ogromnych upałów, wielkiej suszy. Czy to się też odbiło na waszej pracy? Czy było więcej zdarzeń związanych właśnie z tą suszą? Tak, długotrwała susza powoduje, że rzeczywiście strażacy odczuwają zarówno fizycznie zmęczenie podczas pracy, jak każdy człowiek. No tak, a muszą być umundurowani i w hełmach. Umundurowanie oczywiście nie zwalnia nas jakakolwiek pogoda od tego, żeby zachować bezpieczeństwo podczas działań. Więc praca strażaka jest dużo cięższa. Tutaj trzeba przyjąć, że to, co strażak ma na sobie, to jest około 20 kg z aparatem ochrony układu oddechowego, więc praca strażaka jest dużo cięższa podczas tego typu zdarzeń. Natomiast zdarzenia specyficzne, czyli takie, które mają miejsce bezpośrednio z suszą, to jest coraz więcej pożarów traw. Zdarzają się też pojedyncze pożary w lasach. Dużo zdarzeń, do których wyjeżdżamy, ma związek bezpośrednio z ludźmi, czyli z zasłabnięciami, z gorszym poczuciem się, szczególnie seniorów. Też Straż Pożarna jest wzywana do takich Do przypadków? takich zdarzeń jeździmy bardzo często. Praktycznie nie ma dnia, kiedy nie jechalibyśmy do otwarcia lokalu mieszkalnego, gdzie jest zgłoszenie o tym, że osoba starsza może przebywać, może źle się czuć, od dawna jest niewidziana. To jest zgłoszenie, które przedstawiają nam głównie policjanci albo pogotowie w momencie, jeżeli nie można dostać się do lokalu mieszkalnego. Wówczas strażacy przy pomocy bądź to drabiny mechanicznej przez okno, bądź przez drzwi dostają się do lokalu mieszkalnego. No i zdarza się, że rzeczywiście jest tam osoba, która zasłabła, przewróciła się. Do ratowania. Zdarza się też oczywiście, że w środku znajdujemy już osobę, która nie żyje. No to przykre jest bardzo rzeczywiście. Proszę powiedzieć, czy w takiej suszy, no to jest jakby oczywiste, ale w jaki sposób najłatwiej dochodzi do zażenia, do zarzewia ognia? Jest chyba oczywiste, że na przykład niedopałek papierosa może taki ogień wywołać. Oczywiście, tutaj mówimy o zagrożeniach, szczególnie w obszarach leśnych. W chwili obecnej już jest ogłoszony trzeci stopień zagrożenia pożarowego na naszym terenie kraju i na terenie naszego powiatu i województwa. Trzeba uważać, żeby podczas przebywania w obszarach leśnych stosować przede wszystkim zasadę bezpieczeństwa własnego, ale też i innych. Wiadomo, że podczas zaprószenia ognia łatwo może dojść do pożaru, a pożary leśne mogą się rozprzestrzenić rzeczywiście mocno i wówczas praca strażaków i leśników będzie długotrwała. A czy zdarzają się też takie, to dawniej się o tym tak słyszało, że od rozbitej butelki, czyli od szkła może nastąpić, może zapalić się ściółka leśna, bo słońce przechodzi przez szkło i wtedy no, może ta ściółka zapłonąć. Czy to się rzeczywiście zdarza? Może też to być. Tak naprawdę my nie badamy przyczyn bezpośrednio pożaru, który się powstał w obszarach leśnych. Natomiast jeżeli jest sytuacja, że zauważamy niedopałki papierosów w okolicach, możemy przypuszczać, że to jest papieros, ale jeżeli mówi pani o butelkach, rzeczywiście skupienie promienia słonecznego na bardzo wysuszoną ściółkę może spowodować powstanie pożaru w takim miejscu. Czyli ostrożność przede wszystkim. Tutaj przede otwarty wszystkim ogień nie wchodzi w rachubę. Otwarty ogień w miejscach wyznaczonych. To jest taka zasada, żeby rzeczywiście nie używać ognia otwartego w miejscach niewyznaczonych, nie porzucać niedopałków, ponieważ las po długotrwałej suszy to jest miejsce, w którym ogień może powstać bardzo szybko i bardzo szybko się rozprzestrzenić. Wystarczy mała iskra, prawda? Mała iskra. Mieliśmy też rozprzestrzenia. Zdarzenia, w których nie w tym roku, ale są takie zdarzenia, że od iskier z pociągu też powstaje pożar. Panie kapitanie, upały oznaczają też burze, czyli wyładowania atmosferyczne, grzmoty, pioruny tak zwane. Co pan może poradzić ludziom, którzy w czasie burzy znajdują się poza domem? Jak należy się zachować, żeby nie sprowadzić na siebie niebezpieczeństwa porażenia prądem, bo to jest to podstawowe niebezpieczeństwo w czasie burzy. Jak trzeba się zachować? To jest jedno z niebezpieczeństw, bo też znacznym niebezpieczeństwem są drzewa, konary drzew w różnym stanie, które mogą
spaść bezpośrednio na samochód, bezpośrednio na człowieka. Tak naprawdę w dniu dzisiejszym prawie minął rok, bo 11 sierpnia tamtego roku były tragiczne skutki burzy na Pomorzu. To rok czasu od tego minął. Teraz też mogą wystąpić burze, więc przede wszystkim też prewencja. Jeżeli nie musimy wychodzić, to w czasie burz nie wychodźmy z domów. Trzeba zabezpieczyć te miejsca w domu, szczególnie na balkonie, luźne przedmioty, żeby one nie spadły. Natomiast jeżeli jesteśmy już na dworze, to wiadomo, że drzewo może być miejscem schronienia, ale też może być miejscem, w które uderzy piorun bądź gałąź spadnie. Właśnie, Bezpieczniejszym to miejscem jest tak pojazd, odruchowo się samochód. chowamy pod tym drzewem, a okazuje się, że to nie jest dobry pomysł. Tak, bezpieczniejszym miejscem jest samochód, ale samochód nie zaparkowany pod drzewem. Najlepiej w takim wypadku na otwartej przestrzeni bądź pod takim miejscem, gdzie Czyli nic nie paradoksalnie spadnie. lepiej, żeby nam ten deszcz padał na głowę, ale przynajmniej wtedy nie grozi nam takie niebezpieczeństwo od burzy. Tak, no burze, które w chwili obecnej wytwarzają się u nas nad Polską, mogą rzeczywiście przyjmować takie dość mocne Tak skutki, gwałtowne, gwałtowne, prawda? z mocno nieprzewidywanym późniejszym finałem. A proszę powiedzieć, czy jeśli właśnie jest burza, a jedziemy samochodem, czy lepiej jest zatrzymać się i przeczekać, czy jazda samochodem nie jest niebezpieczna w takim właśnie czasie? Jak Jazda to samochodem wygląda? zawsze może być niebezpieczna, szczególnie podczas ograniczonej widoczności. Jeżeli widoczność już jest na tyle ograniczona, lepiej się zatrzymać w bezpiecznym miejscu i przeczekać tą nawałnicę, która może nieść ze sobą no nie tylko sam deszcz, ale też i właśnie spadające elementy drzew bądź jakieś inne rzeczy pozostawione przez mieszkańców. A jak wygląda sytuacja w Wałbrzychu? Czy na co dzień dużo jest wezwań związanych właśnie też między innymi z upałami? To są specyficzne wezwania. Coraz jest ich więcej. Tak jak mówiłem, to są seniorzy, do których wyjeżdżamy. Poza tym większa ilość pożarów traw, tych, które nie zostały skoszone, bądź tych krzaków, które pozostały. Są też i zdarzenia specyficzne, typowo związane z brakiem wody. 2 lata temu, już 3 lata temu, w 2015 roku, kiedy była taka znaczna susza, dowoziliśmy przez długi okres czasu wodę w okolice Mieroszowa, w okolice Zagórza Śląskiego. W chwili obecnej tak samo nasza cysterna jest przygotowywana do dowożenia wody w okolice miejscowości Bolków, gdzie dostaliśmy informację, że już całkowita susza Studnie spowodowała wyschły. wyschnięcie ujęcia wody pitnej dla mieszkańców jednej z miejscowości na terenie gminy Bolków. Więc to jest też takie typowe zdarzenie związane z dostarczaniem wody Też te dla negatywne ludności. skutki naszej niby wspaniałej letniej pogody, ale wspaniałej nie dla wszystkich. Wspominał Pan też o takim dość też specyficznych zdarzeniach, mianowicie nawet stare budynki nie wytrzymują takiej pogody i zdarzyły się zawalenia. W ostatnim czasie mieliśmy dwie katastrofy budowlane. Jedną w Wałbrzychu, to było na ulicy Żeromskiego, druga była w okolicach Dzierżoniowa. Tak naprawdę były to budynki stare już, których świetność dawno minęła. Budynki w dużej mierze, w których ludzie nie powinni już mieszkać. Doszło do zawalenia dachu zarówno w jednym, jak i w drugim budynku. To też może mieć skutek bezpośrednio z długotrwałą suszą, gdzie elementy konstrukcji drewnianej, wcześniej nasiąknięte, wcześniej, które osłabiły swoją ostateczność, przy takich suszach mogły po prostu nie wytrzymać i pod naporem ciężaru zarwać się i wpaść do środka. Panie kapitanie, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję za rady dotyczące burzy. Oczywiście życzymy sobie wszyscy, żeby lato było piękne, ale może niechby ta temperatura troszeczkę spadła. A naszym gościem był dzisiaj kapitan Tomasz Kwiatkowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, któremu bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.